Szczęść Boże w 25. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dzisiaj można powiedzieć, moje życie nie ma sensu i myślą to o tym wszyscy ci, którzy są za mało doceniani. Wydaje mi się, że ich obecność niczego nie wnosi. Czasem można powiedzieć, że ja tutaj nie mam wielkiej roli do odegrania i trzeba chyba zmienić lokalizację i zająć się czymś innym. Jest to zaczerpnięte też z jednego z opowiadań z Bruno Ferrero o małej śrubce, która pomyślała sobie: jestem tak mała, tak niewidoczna, nikt nie docenia mojej obecności, pewnie niewiele znaczę, więc postanowiła się wykręcić i iść gdzie indziej. Ale wtem usłyszałam wiele głosów, że no nie możesz tak, no bo jeżeli ty wyjdziesz, to my będziemy musieli iść za tobą, bo twoja decyzja zmieni nasze decyzje i będzie to w nieodwracalny sposób ze szkodą dla innych. A w końcu jeden z elementów, który był trzymany przez ową śrubkę, powiedział: jeżeli ty odejdziesz, ja upadnę. Doprowadzę do katastrofy. I wtedy dopiero zrozumiała, że jej obecność jest bardzo istotna. Może po raz pierwszy. Zbyt mało ludzi doceniamy, ale też i pewnie zbyt często mamy wielkie mniemanie o sobie, że jesteśmy kimś ważnym, że moja obecność to po prostu jest mistrzostwo świata i okolic, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Ale takie słowa to powiedział Pan Jezus, że bez Niego faktycznie nic nie możemy uczynić. Kiedy dzisiaj słyszymy z Księgi Mądrości właśnie słowa o tym, że jeżeli chcesz uczynić coś dobrego, zawsze się znajdzie ktoś, kto powie po co. Będą głosy sprzeciwu. Zwłaszcza tam, jeżeli trzeba kogoś upomnieć. Jeżeli chcesz przywołać kogoś do życia prawego, uczciwego, tam zawsze będzie taki głos sprzeciwu, że ja się na to nie zgadzam, bo ja sobie wybrałem takie życie i nie będziesz mi mówił, co ja mam robić, jak mam żyć. I też jest tu pokazane właśnie w tej Księdze Mądrości, że jeżeli planuję coś w swoim życiu, jakąś zmianę, jakąś akcję, jakieś działanie, to szybko się zweryfikuje, czy jest to Boże, czy jest to ludzkie. Jeżeli Boże, to się obroni. Jeżeli ludzkie, to dozna się porażki. I później dalej święty Jakub mówi nam w liście swoim, że z takich ludzkich, nieuporządkowanych zachowań, z ludzkich rządz rodzą się rzeczy przykre. Przykre dla wielu. Nie tylko dla tego, który musi to wszystko znieść, ale przede wszystkim dla tych, którzy muszą żyć z takim trudnym człowiekiem, który jest rządny władzy, uznania, pierwszych miejsc, zaszczytów i tak dalej. To też pokazuje bardzo pięknie, jaka jest rola Kościoła, że ci, którzy są powołani w Kościele, mają służyć, a nie rządzić. Dochodzimy do Ewangelii, kiedy Jezus mówi o tym wszystkim, co Go czeka. Kiedy mówi o tym, że idzie na śmierć, idzie na to wyszydzenie, idzie na mękę. Ludzie, którzy mówią: no ale jak, no jaka męka, jakie wyszydzenie, jaka śmierć, skoro przecież ty pięknie mówisz, czynisz dobrze, a ty mówisz o takich przykrych rzeczach. I kiedy słyszą apostołowie o tym przyjściu Królestwa Niebieskiego, myślą po ludzku. Myślą bardzo po ludzku, pytają się, który z was jest ważniejszy. Ale czy to jest najważniejsze, kto zajmie lepsze miejsce? Czy to jest sensem nauczania Jezusa, głoszenia Ewangelii, aby pokazać ludziom: słuchajcie, musicie się ustawić w kolejce, bo będę wybierał do tych, którzy wejdą do Królestwa, żeby przydzielić im odpowiednie miejsca? Nie. Pan Jezus mówi: kto idzie za mną, ten będzie miał miejsce przygotowane przez Boga, przez Ojca. Ten będzie miał takie miejsce, jakiego ty nawet nie możesz wymarzyć, o którym nawet nie śnisz. Ale przyłóż się do tego. Nie pchaj się na siłę. Rób swoje. Czasem ustąp, ale bądź pokorny. Bo pamiętamy, że kto się wywyższa, będzie poniżony. Ten, który
emanuje swoją władzę, który pokazuje, jaki to on jest ważny, zostanie przytarty mu nos. Taka jest właśnie Ewangelia, która zachęca do tego, aby być trochę w cieniu, być gdzieś tam na uboczu, być na drugim planie. Nie pchać się na afisze, nie pchać się do pierwszych ławek, nie pchać się ze swoją gotowością, że ja będę tutaj w tej grupie, ja będę w tamtej grupie, ja jeszcze to i to mogę załatwić. Róbmy swoje, ale dobrze. Róbmy swoje dzieła i swoje zadania spełniajmy po cichu. Nawet jeżeli nikt nas nie zauważy i nikt nie doceni, to pamiętajmy, że jesteśmy jak owa mała śrubka. Niewidoczni, nieistotni, ale nasza obecność jest niezastąpiona. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.